Więc moi drodzy, to jest gilia. Ogólnie przysykamy sobie tutaj tą perełeczkę, żeby nie marnować rzucaczków. Mają te typy tutaj na kuboidzie bacona, z tego co widziałem, czekajcie, tak, mają bacona na środeczku, więc myślę, że wbita wyjdzie całkiem spoko. Niestety jest taki, taki mały problem, że rzucaka można rzucać co 8 sekund. Jest mi to trochę to, moi drodzy, przeszkadza, że tak powiem, no bo tak jest problem. wysadziło rzucaki. Dobra, wysadziło nam rzucaki, tak jest problem. Niestety, no nie podoba mi się to za bardzo, że rzucaki można rzucać co 8 sekund, ale skoro tak już po prostu jest, no to tak, moi drodzy, musi być. Dobra, wbijamy sobie tutaj do nich elegancko na dół. Nie wiem, co oni w ogóle będą mieli w tym kuboidzie, czy będą mieli jakieś fajne rzeczy, czy nie będą mieli fajnych rzeczy. I dobra, damy tutaj Pablo trochę rzucaków, niech to Pablo weźmie trochę rzucaków i po prostu niech je rzuca. Więc tak, żeby wiecie, tutaj trochę ta wbita szybciej szła. Więc no, jest to gilia klan, wam pokażę, jest tu chyba jeden typek online z tego, co się mi się wydaje. A nie, nie ma żadnego, przed chwilą był jeden typek online, ten X był przed chwilą online. A więc co oni tutaj mają? Dobra, wbijamy, moi drodzy, do bacona do nich. Mam nadzieję, że ta wbita pójdzie dosyć szybko. Dobra, Pablo i Mysza mają tutaj rzucaki, więc oni będą na zmianę, po prostu będziemy tymi rzucakami rzucali. W ogóle chciałbym podziękować oczywiście przede wszystkim Kekusowi oraz Myszy oraz wszystkim innym widzom, którzy dali mi tyle rzucaków po prostu na live'ach, bo dzięki wam tak naprawdę ten odcinek nagrywam, więc bardzo, bardzo mi miło. Wszystkich niestety nie pamiętam, więc po prostu pozdrawiam wszystkie osoby, które mi dają mi te rzucaki po prostu na live'ikach, no bo wiadomo, bardzo fajna sprawa. Ej, patrzcie, ten Xix tu przyszedł. Dobra, przy ten Xix jest tu ten typeczek, który z tej gilii. Jest typeczek z tej gilii, nie wiem, czy jeden jest, czy dwóch, jeden typeczek. Dobra, jest tylko ten jeden typeczek, ten Xix. Ma dużo rankingu ten gość, ma dużo rankingu ten typeczek. Oj, ktoś wpadł w piasek. Ktoś wpadł w piasek tam. Dobra, nie, trzeba tego typa jakoś tutaj, wiecie, sklepać albo coś w tym stylu. Trzeba się go po prostu tutaj, wiecie, pozbyć. Niech sobie stąd idzie, sio, gościu. Dawaj nam się wbić do gilii, kurda, nie. Dobra, on chyba już ucieka, dobra, gość. A, jeszcze muszę rzucić, dobra, teraz mi rzucił rzucaka. Są lekkie lagi na Dragonie w tym momencie. Jest godzina 17, dopiero TNT włączyli. Więc w sumie... Moi drodzy, po małym failu wracam tutaj z powrotem, moi drodzy, do przebijania tej gilii wraz tutaj z kumplami, no bo nastąpiła taka sytuacja, że nie wiem, jakiś lag był, czy coś się tylko koksa mi nie zjadło, albo w sumie nie wiem w sumie do końca, co zrobiłem. Ale moi drodzy, już wracamy, przebijamy gilię z powrotem, otwieram sobie tutaj po prostu wejście. Więc moi drodzy, lecimy do gilii kran, wbijamy tutaj z powrotem. Są moje itemy w ogóle, sobie te sety, moi drodzy, pozbieram. Okej, są moje sety, także spoko sobie to pozbierajmy, rzucamy rzucaczka. Dobra, tutaj Pablo jest, także jest cała moja gilia. Trzeba się, moi drodzy, po prostu tutaj wbijać maściutko do gilli. Rzucimy Pablo rzucaki, żeby mógł tutaj Pablo rzucać razem ze mną na zmianę. Więc no, dobra, rzucany rzucak został. 3 sekundy, powiem wam tak, do bacona by trzeba wbić, podobno to jest jakieś zejście. Oni pisali, że to jest jakieś zejście na dół, więc sprawdzimy sobie, co tutaj jest, bo niby... Okej, czy tutaj... Aha, czyli w sumie jesteśmy... Wow, jesteśmy w ich kuboidzie, już na dole. Jesteśmy w ich kuboidzie już na dole. O nie, tutaj zginął mój towarzysz. Czekajcie, zginął mój towarzysz, tylko, no właśnie, są mega duże lagi na Dragonie, właśnie o tej godzinie, więc nie wiem, co się stało, że takie po prostu lagi są. Zobaczcie to, co oni tutaj mają ciekawego, co oni mają w tych skrzynkach. Tu jakieś pełno setów jest, lol, ile to jest w ogóle setów. Tej, to jest naprawdę mega fest bogata gilia, patrzcie to, ile to jest sycików. O cholera jasna, ja chcę do bacona, ja chcę się dostać do bacona. Nie wiem, czy tu właśnie w tym miejscu nie ma bacona, bo zobaczcie to, w tym miejscu mi się wydaje, że jest po prostu bacon, no bo tu jakieś bloki emeraldów są, czy coś w tym stylu. Dobra, tam się ktoś klepie. Tam się, moi drodzy, ktoś klepie, no fest lagi są, to widzicie sami na cineczku. Dobra, to jest jakoś, jak się tam dostać do niego, kurde. Jak się tam dostać do tych, tutaj do mojej gildii. A pierdziele, patrzcie to, no nie mam jak się tam dostać do nich. Nie wiem, gdzie oni w ogóle tam wbili, gdzie oni się tam dostali. Więc nie, spróbujmy wsadzić tego rzucaka. Dobra, to jest bacon, to okej, ten bacon jest tutaj. On jest po prostu za piaskiem, dobra, ten bacon jest po prostu tutaj za piaskiem. Czyli muszę się jakoś dostać, nie wiem, gdzieś w tą stronę. Ty, ile tu jest skrzynek kolejnych, ja pierdziele, czajcie to. Czajcie to, moi drodzy. Ile to jest skrzynek? Nie brać itemów, bo zabiję. What the fuck? To jest naprawdę ile obsydianu, wszystkiego, ty. Bez jaj, szybko bierzemy te sety, moi drodzy. Szybko chowam te sety sobie tutaj elegancko. No bo to jest, moi drodzy, no... Wow, gildia kran naprawdę fest bogata. Powiem wam, że... No, jeszcze chyba do tej, na tej edycji do bogatszej gildii nie wbiłem. Czekajcie, sklep, szybko to sprzedaję wszystko, moi drodzy. Sprzedaż itemków, dobra, wszystko sprzedaję. Ty, nie, źle to zrobiłem, fuck, bo mi się dał 5 wójkę. Ty, jak ktoś na mnie teraz wbije, to będę miał przypał. Ale będę miał przypał, jak ktoś na mnie wbije. Szybko, 5 wójka i muszę się dobrać schowki. Okej, dobra, schowek, cyk, dobrane wszystko. Ładnie, dobra, sety sobie wezmę, moi drodzy, żeby tutaj było elegancko. Moim głównym celem, moi drodzy, jest tutaj wbita do bejkonika. Ja chcę się dostać do bejkonika.
ty, ale tych setów nie mogę złapać, czajcie to. Tu jest tyle setów, że tego nawet nie mogę złapać, wiecie, po prostu wezmę sobie sety stąd. Wiem, że antynogi waliłem, ale nie chcę antynóg, bo antynóg mamy dużo w kubujcie. Dobra, i tu sobie wezmę jeszcze banie i to sobie wywalę, bo też mi nie jest potrzebne, także sety bardzo ładnie. Dobra, resztę tutaj im zostawię. Ja chcę się dostać do bacona, moi drodzy. Celem jest zdobycie baconika, bo przyda mi się bacon do widzów na odcineczek. Tam ktoś jest, tam jest Pablo. Ty, nie wiem, czy oni tego bacona czasami... Aha, nie, dobra. Nie wiem, czy oni tego bacona czasami nie zebrali. Ty, no nie mam się tu dostać, zobaczcie to. Nie mam się tu po prostu dostać, wiecie co, chyba musiałbym w ten piasek wskoczyć, no. Muszę jakoś tutaj w ten piasek wskoczyć, ale gilia, no fest bogata. Możesz napisać w komentarzu, co sądzicie. O, Stręcze 2, ty, no piękna sprawa. Stręcze 2, to ja sobie wezmę. Dobra, dwa strężyki, dwie strężyki, dwójki. Dobra, wiecie co, muszę to jakoś bić tak. Tu muszę jakoś bić, nie wiem, czy oni tego bacona złapali, czy nie złapali. Dobra, jestem gdzieś tutaj. Okej. W sumie nie wiem, gdzie jestem. Jestem w jakimś typie, z jakimś typem w kratce jednej. Dobra, to jest Pablo. Nie wiem, czy ten typek jest zabity, czy nie jest zabity. Mnie to bardzo zastanawia. Dobra, gościu coś zjadł. Nie wiem, czy zjadł koksa, czy refila? Chyba zjadł koksa, tak. Chyba gościu zjadł koksa. Zaraz sobie zmienię seta na zielonym. Żebym miał już na zapas, po prostu zmienionego tego seta. Dobra, lecimy z typeczkiem. Na jolo. Gdzieś tu był w ogóle Pablo, tylko nie wiem, gdzie jest Pablo. Nie wiem, gdzie jest Pablo. Dobra, rzucę zrzucaka tutaj. Dobra, ten typek gdzieś do góry spieprzył. Ty, no nie mam jak się tam dostać, patrzcie, dobra, dostałem się tutaj, ale tu nic nie ma. Kurde, myślałem, że to jest bacon. Myślałem, że to jest bacon, ale tu chyba bacona nie ma. No tu bacona nie ma niestety, dobra, ten typek powinien temu typowi już koks spaść. Nie, temu typowi serio, powinien już koks spaść, dobra, pas mu w koks. Ale zjadł niestety, mimo że są lagi. To typek i tak zjadł, dobra, w sumie nie będę jadł koksa, mam jeszcze 10 sekund regenki. Kurczę, gościu. Dobra, spieprzył gdzieś ścianę, dobra, typek spieprzył gdzieś ścianę. Nie mam rzucaka, nie mam rzucaka, nie mam tego rzucaka. Lol, on mi zniknął, w ogóle wrócił teraz, dobra, rzućmy tego rzucaka gdzieś tu w tą ścianę. Zobaczymy, co ten rzucak rozwali. Dobra, nic nam nie pomógł, nic nam ten rzucak nie pomógł tutaj w tej sytuacji. Czy tu jest gdzieś w skrzynkach jakieś TNT? Halo, potrzebujemy w tych skrzynkach gdzieś TNT. Nikt chyba tutaj żadnego TNT, moi drodzy, nie ma. Więc 5 sekund muszę poczekać. Aż się po prostu dobiorę tymi rzucakami, czekajcie, szybko. Dobra, jestem dobrany i cyk, 6 rzucaków weźmiemy sobie na nowo i rzucimy tego rzucaczka gdzieś tutaj, zobaczymy, bo jesteśmy na środku gili, tak, na środku gili jesteśmy, jestem bacon. Aha, oni bacona zebrali, chyba że tego bacona wysadziło. Nie wiem, czy wysadziło bacona, czy oni go zebrali, w tym jest problem. Chyba moja gilia, tak, no, chyba moja gilia go już wcześniej zebrała tego bacona przed chwilą. Tak mi się przynajmniej wydaje, że raczej oni już po prostu go zebrali przed chwilą, jak się tutaj wbili od tej strony drugiej. Dobra, sklepmy tego typa. Nie wiem, czy to jest typek z Gilly Crunch, czy z ich sojuszu. Ale przydałoby się chociaż jednego typa, żeby na tej klepie tutaj killnął. Oj, gdzieś on spieprzył, gdzie on to spieprzył? Gdzie oni tutaj mają? Tu jest jakieś skrzynki w ogóle są. Dobra, tu jest typek, on nie ma ucieczki. Nie ma stąd ucieczki, to musi być killek. To musi być pewny killek, moi drodzy, bo innej opcji tutaj nie widzę. Powiem szczerze, że jestem mega zdziwiony, bo ta wbita zajęła po prostu jakoś, nie wiem, tak. Jakoś tak, mało rzucaków mi zajęła ta wbita. No kurde, nie wiem, 15 rzucaków może wykorzystaliśmy? 15 albo 20 rzucaków maksymalnie wykorzystaliśmy na tą wbitę. Czekajcie, bo nie chcę mi tu zmienić spodni. Dobra, się mi zmieniło spodnie. Szybki koksik, gdzieś tu wpadam w jakąś dziurkę znowu. A, pierdzele. Dobra, to jest Darele. Gdzie jest ten typek? Gdzie ten typek spieprzył? Tu jest ten typeczek. Kurde, powiem, że są tak fest lagi. Zresztą sami zobaczcie, jakie są lagi. Nie, jakoś o tej godzinie tak zlagowało serwer. Nie wiem, o co w ogóle chodzi. Oni tam wbijają do gili gdzieś z boku. O, pierdzele, patrzcie to, ile jest osób na serwerze? 1300. Dobra, ja mam 25 pingów, więc to nie są moje lagi na 100%. Padą bania. Padą bania temu typowi, dobra, mam nadzieję, że gdzieś tutaj do niego rzuciłem ten. Dobra, mam go, patrzcie to. Ja pierdzielę. Ale farta miałem. Ale miałem farta. Lol. Ale miałem farta, ludziska, zobaczcie to. No typa idealnie wysadziło i typowi nogi zrobiło. Idealnie typka wysadziło i idealnie mu nogi zrobiło, noż. Ale farcicho. Tej, jeszcze takiego farta nie miałem, nie, naprawdę. Na tej edycji jeszcze takiego farta nie miałem, wam powiem. Serio, szczerze mówiąc, jeszcze na tej edycji farta takiego po prostu nie miałem. Dobra, moje sety są na razie całe tutaj czerwoniaste. Moi drodzy, rzućmy sobie rzucaka. I dobra, muszę się dobrać. Dobra, dobierzmy się i musimy im tam pomóc gdzieś na dole. Się do nich tam, jak oni się wbijają tam na dole, trzeba im pomóc. Tylko no właśnie, oni są gdzieś tam. Ale chociaż nie, dobra, tam jest Stasiu, Darele, okej. Oni sobie tam dosyć radzą. W ogóle jestem ciekaw. Szkoda, że na tej edycji, moi drodzy, zobaczcie, bo na przyniecji można było sobie właśnie w taki fajny sposób. Na speedzie trójce. A nie, dobra, widać. Ej, na speedzie dwójce też widać to. Ty, tam są jeszcze jakieś skrzynki. Gdzieś w tamtą stronę są skrzyneczki. Dobra, no to rzucimy rzucaka po prostu gdzieś tutaj. Rzućmy sobie gdzieś rzucaka w tą stronę. Dobra, tu jest jakiś kobelek.
To jest jakiś kobelek. Dobra, oni killnęli kolejnego typa. Także elegancka sprawa. Powiem wam, że wbita do gildii krad. Wyszła mega spoko. W ogóle nie wiem, ile tych typów skran było online, ale kilka ich było tutaj. Coś tam pokam cię, mogę sesa subuje cię od początku. Dobra, dostałem się tutaj z powrotem tych skrzynek. Są strange 2, moi drodzy. Są strange 2, także piękna sprawa. Piękna, moi drodzy, sprawa. Czekajcie, sklep. I po prostu posprzedajemy te itemy, wszystkie co się da. Strange trzeba, moi drodzy, po prostu sobie tutaj pobrać seciki. Trzeba też pobrać, posprzedawać te seciki wszystkie, które się po prostu da posprzedawać, bo na pewno jakiś hajsik, wiecie, się przyda z tych setów, które tutaj są, no bo wiecie, zawsze mówiliście na przednic, jak wbijałem do gili rzucakami, to mówiliście, że o, że nie sprzedaję tych setów, żeby wbijać i tak dalej. No na tej edycji, oj, tu Strange jedynki. O, Strange dwójki, dobra, Strange dwójki są. To Strange dwójki sobie oczywiście weźmiemy, moi drodzy. Dobra, cyk. Cyk, cyk, cyk. Tutaj posprzedajemy jeszcze, moi drodzy. Strange jedynka kolejna. To niestety, moi drodzy. To niestety, moi drodzy, lipa. Okej, okay, ale powiem wam, że miliony. W ogóle przed to wbito miałem stan konta 0. Czekajcie, gdzie tu pokazuję stan konta. Stan konta mojego zębiaczek wydał. Zarobię 17 zł. 17 zł, moi drodzy, zarobiłem na tej wbicie. Gdzie ja praktycznie. No, pierwsza na tej edycji korzystam z tego. Ze sklepu, więc super, super sprawa, naprawdę. Dobra, posprzedajmy to jeszcze, naprawdę. Trzeba tutaj, wiecie, jak największy grabież zrobić z tego wszystkiego. Strange dwójki, dobra, super, piękna sprawa. Strange dwójki to mi się jak najbardziej przydadzą. No, powiem, że ekstra. Tu jest Strange jedynki, są, to może im pozostawia. Wiecie co, trochę setów im trzeba pozostawiać. Jeżeli tutaj te używane sety, że tak powiem, wrzucę im do skrzynki. Ja sobie pobiorę tutaj te sety. Dobra, pobiorę sobie te sety. Te sety sobie pobiorę, te takie nowe i posprzedaję je, a zaraz sobie, wiecie, przygotuję jakieś itemki do wzięcia, takich, wiecie, już po prostu, żebym ja miał i było git, nie? Dobra, posprzedajmy jeszcze to. Okej, okay, dobra, tu Stasiu do mnie przyszedł. Oj, co ja zrobiłem? Tutaj, co chcę zrobić? Cyk, szybka sprzedaż tych secików. Dobra. Okej. Powiem wam, że ludziska... Ja zawsze daję odcinki, że najbogatsza gilia. Ale teraz, no to naprawdę, moi drodzy, to jest najbogatsza gilia, jakiej wbiłem na tej edycji. Kurde, jeszcze bogatszej gili, moi drodzy, nie było. Naprawdę. Bogatszej jeszcze gili na tej edycji, moi drodzy, nie wbiłem po prostu. To jest najbogatsza gilia, jaka jest na Dragonie. Chyba, że jest jakaś bogatsza, to możecie mi dać kordy. To też pójdę do nich wbić rzucakami. Także, moi drodzy, patrzcie to. Sklepik. Cyk, oj, nie to. Boże, nie mogę jeszcze trafić w to. Cyk, sprzedane wszystko, sklep. Ile mam hajsu? 32 ziko. I ja pierdzielę, to jest naprawdę fest dużo. Fest dużo, moi drodzy, nie ma co. Z takiej prostej wbity, parę rzucaków wrzucone. Jest taka wbita, mega. Dobra, co tu jeszcze jest? Jakieś sety? Tu jest jakiś może Strange 2? Strange 1, to nie, Strange 1 to nie. Mogą sobie po prostu chłopaki tutaj to wziąć. Dobra, jeszcze tą skrzynkę setów sprzedam. Oni tamte już resztę wszystko, moi drodzy, pobrali. Dobra. Okej, okay. Sklep. No, nie, znowu nie trafiłem w to. Dobra. Dobra, to sobie wezmę do siebie już te sety. Okej. Dobra, moi drodzy, kto dotarł do końca tego odcinka, może się zostawić tutaj subika. Chyba, że czekajcie, albo nie będę jeszcze kończył tego odcinka. Może coś jeszcze tutaj, moi drodzy, będzie w tym kuboidzie. Sprawdźmy to, czy coś jeszcze tutaj będzie fajnego. Bo jestem bardzo ciekaw. Co jeszcze w tej skrzynce? Jeszcze takie sety są zwykłe. Dobra, trzeba też im trochę to zostawić. Trzeba trochę tych setów też im tutaj zostawić, żeby chłopaki z Gildii Kran mieli trochę tych itemów jeszcze, no bo nie będę tej wszystkiego im kradł, bo jest Strange 2 sobie wezmę, to jest jedynka. Tu jest Strange 2, to jest Strange 2. To jest Strange 1. Trzeba im tu, moi drodzy, też trochę pozostawiać tych itemków. Wezmę sobie jeszcze tutaj parę secików. Banie sobie wezmę, banie mam. Te klaty sobie wymienię na dwie nowe. Dwie nowe klaty, budki sobie wymienię też na nowe, spodenki też na nowe. Także myślę, że wbita wyszła mega kozacko do mega bogatej gildii, więc moi drodzy, stawcie subika, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. No i dziękuję wam za oglądanie, może wam jeszcze tutaj pokażę, czekajcie, może wam jeszcze pokażę, jak ten kuboid do nich wyglądał. Tu mają takie skrzyneczki, tu mają mega dużo do kopania na awku. Także no zobaczcie, tu mega wiele do kopania na awku mieli. Tak, mega dużo do kopania na awku mieli tych tutaj rzeczy. W sumie gildia Kran, nie wiem, czy ona jest czasami w topce nawet. Nie, Gildia Kran nie jest w topce, ale mają duże rankingi te typy. Tutaj mają, patrzcie, jeszcze trochę itemów pozostawiamy. Niech mają sobie po prostu chłopaki. Więc no. Dobra, to jeszcze Barty przyszedł. Także dobra, ja lecę, moi drodzy, na bazę. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. No i do następnego, także pozdro po prostu. I zostawcie subika, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem.